Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Wahadło komunizmu wypchane przez lewactwo na lewo, ile się tylko dało, zaczyna wracać. Ludzie zaczynają się orientować, że zostali otumanieni, omamieni, oszukani i wyrolowani. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach filmików, z reguły zdemonetyzowanych. No w Ameryce komuniści używają tak w zasadzie takiego starego planu na wygraną, czyli wojnę klas. Wojnę klas w tym wypadku używają czegoś takiego jak wojna ras. W wielu miastach zaczynają płacić, powiedzmy, reparacje. Jakieś tam miasto, które zbiera podatki od wszystkich, szczególnie tych pracujących, średniej klasy, wyższej klasy. W Ameryce 50% tylko płaci podatki federalne. No i takie niektóre miasta zaczynają wypłacać reparacje czarnym. Kiedy ci czarni przyjechali, nie ma znaczenia. Kiedy ten podatnik przyjechał, też nie ma znaczenia. Może być w pierwszym pokoleniu, drugim pokoleniu. No ale nie miał nic do czynienia z tymi ludźmi, którzy byli właścicielami niewolników. I teraz jest odpowiedzialność zbiorowa. Druga odpowiedzialność zbiorowa, no białych, z reguły białych liberałów, takich, którzy mają najróżniejsze, no duże konta rodzinne, ale zabawiają się w sprawiedliwość społeczną, są wytrenowani, wyszkoleni, trafiają, pracują jako prokuratorzy. No i całe te lewactwo ma taką teorię dekryminalizacji. Dekryminalizacja, no co to znaczy? To znaczy, że oni wierzą w to, że za dużo młodych czarnych mężczyzn trafia do więzienia. No i to ogólnie rzecz biorąc jest prawda. Tyle tylko, że ich podejście do tego jest, oni nie patrzą jaka jest zbrodnia, tylko patrzą, jaka jest kara. No i tą karę, no to w zasadzie minimalizują, także przestępstwo zawsze klasyfikują jako przekroczenie jako odrzucenie. No i to wszystko teraz w Kalifornii, to się wszystko stało tak, że przestępcy czują się bardzo dobrze. No i tutaj wchodzi teraz na scenę Chesa Boudin, 65% ludzi z San Francisco odwołało go z pozycji prokuratora generalnego, no bo ludzie w zasadzie mają dość tego, że jeżeli wychodzą na ulicę, no to się potykają, ślizgają się na gównach ludzkich, potykają się o namioty bezdomnych, ich sklepy są rabowane, ich samochody są szyby wybijane, wyrywane drzwi w domach i tak dalej, i tak dalej. No, Chesa Boudin, no to jest syn komunistów, anarchistów. Oni zrobili zamach, zrobili napad taki na bank, tam parę osób zginęło, ochrona. No, major Nowego Jorku wypuścił ich z więzienia po 30-40 tam latach. I on doszedł, Chesa Boudin doszedł do pozycji prokuratora. Cały ten postępowy światek San Francisco, te wszystkie kwiaty we włosach, ten hipisowski raj, no tam się rozwija. Trzeba pamiętać, że Kalifornia, no to z Kalifornii pochodził Reagan. Kalifornia, no to była w zasadzie taka terytorium bardzo republikańskie, bardzo konserwatywne, no a później ze względu
na te hipisowskie podejście, na tą marihuanę, na ciepły klimat. Tam wszyscy zjechali się, to był jak magnes z całych Stanów Zjednoczonych, tam nie ma zimy, tam nie ma mrozu, tam jest Pacyfik, jest przyjemnie. No i została w zasadzie Kalifornia opanowana przez komunistów. No, w sumie to są trzy Kalifornie i prędzej czy później te Kalifornia jako taka, no oni mają 50 milionów ludzi, no to jest 15%, to jest 15% Ameryki, ilościowo, terytorialnie też. Prędzej czy później Kalifornia się rozdzieli na północną, środkową i południową, bo to też są tam duże różnice pomiędzy wsią a miastami, pomiędzy farmami a miastami i tak dalej, i tak dalej. I teraz Chesa Budin, no to jest przypadek odwołania, no bo to było specjalne były wybory i ludzie zdecydowali, że mają dosyć. Jak się tak popatrzy na to, co to się stało, no to lewacy się drapią w głowę, jak to jest możliwe. I teraz pytanie jest, czy lewacy są w stanie odpowiedzieć na pytanie, co robić z systemem sprawiedliwości, co zrobić z systemem tym całym kryminalnym. No i teraz jak się tak zapyta lewaków, no to można powiedzieć, że wiedzą i nie wiedzą. Taki normalny lewicowiec, socjalista, który ma powiedzmy pracę, no to oni rozumieją te przewracanie się na gównie, te strzykawki i tak dalej, bezdomność, ale jeżeli się popatrzy na tych karierowiczów, tych wszystkich lewackich karierowiczów, na wszystkich rady szkolne, rady uniwersyteckie, rady koledżowe, wszędzie tam, gdzie są politycy, to wszystkie te słodkie posadki, wszystkie te dobre pensje, wszystkie te przywileje, budżetówki, no to oni, ta zawodowe lewactwo, no to w zasadzie oni pracują sami dla siebie, miasto, stan, kraj, naród może się rozpaść, może dojść do tego, że to jest smród, brud i ubóstwo. I oni, dopóki oni są przy żłobie, no to dla nich to jest najważniejsze, a cała reszta jest nieważna. No i to jest straszne, to jest właśnie straszne z lewakami, że są w stanie poświęcić cały naród. No, Jaruzelski był dobrym przykładem tego, on był w stanie poświęcić cały naród, broniąc socjalizmu. No i to jest właśnie taki przypadek jest w Kalifornii. Oni będą walczyli do ostatka, żeby bronić socjalizmu. Nie demokracji, nie ludzi, nie wyborców. Stany Zjednoczone no teraz są w zasadzie w takim rozkroku. To jest bardzo moment bardzo krytyczny, no bo jest wielki, jest brak porządku, jest zdezorientowanie. Ta cała walka lewaków z chrześcijaństwem przez ostatnie 60 lat doprowadziła do tego, że ludzie nie rozumieją, co to jest dobre i zło. Nie mają jakiejś zrozumienia, jak to wszystko działa. Lewacy po wyeliminowaniu wiary, religii, oni sobie uzurpują prawo do tego, że oni mają decydować o wszystkich innych. No i wtedy jak już wyeliminowali wiarę w Boga, no to w zasadzie sami zaczynają się uważać za Boga, no i wtedy zaczynają już niszczyć przeciwnika. Cały
widać to wszystko w tych masowych strzelaninach, w tych wszystkich zabójstwach, morderstwach. Jak się popatrzy, no to dużo tego było. No na 300 milionów, 40 milionów, no to było sporo. Buffalo, Uvalde, Tulsa, w Dzień Pamięci Narodowej, no to w samym Chicago, prowadzonym przez komunistów, demokratów, 9 zabitych. No ale to nikt o tym nie mówi. Nikt nie mówi o morderstwa w Detroit, tam jest 400-500, nikt nie mówi o morderstwach w Filadelfii, na głównej ulicy, gdzie są restauracje, gdzie są dyskoteki, po prostu bandyci się strzelali, w Chattanooga się strzelali, teraz Brett Kavanaugh, sędzia z Sądu Najwyższego, no ale to Schumer, Chuck Schumer, komunista, który nie mieszka w Izraelu, właśnie powiedział, że za ten możliwość chodzi o te skropanki w Sądzie Najwyższym i Schumer powiedział, że jeżeli Sąd Najwyższy przerzuci odpowiedzialność na stany, na poszczególne stany, no to ktoś przyjdzie, przepraszam, to on zapłaci cenę. No i teraz przyszedł jakiś zielony wariat, jakiś środowiskowy wariat, komunista z pistoletami, ze sztyletami, chciał właśnie zastrzelić Kawana. Cała ta sytuacja tej dekryminalizacji Chesa Budina, czyli przestępstw, zbrodnia jest zbrodnią, a kara ma być dużo miejsca, no to jest już, zrobił się cyrk, to się zrobiła tragedia, to się zrobiła parodia. Ludzie, którzy tam przejadą powiedzmy kobietę ciężarną z dzieckiem w wózku, przejadą specjalnie, to są wypuszczani przez prokuratorów. Ludzie, którzy kradną w Kalifornii poniżej $1000, są wypuszczani. Ludzie, którzy robią najróżniejsze przestępstwa, w ogóle nie ma kary. Są zbrodnie, a nie ma kary. No i teraz demokraci i republikanie starają się dogadać. No tyle tylko, że jedna strona kompletnie nie rozumie drugiej strony. Prawica, konserwatyści mówią, że konstytucja mówi, każdy ma prawo do posiadania broni, a komuniści mówią, że są strzelaniny i trzeba wszystkim zabrać broń. No i nie ma czegoś takiego dogadania. No jest problem taki, że no jak zabezpieczyć społeczeństwo przed tym, że młodzi psychopaci po prostu nie będą tego robili. No jest coś takiego jak czerwona flaga, czyli chcą wprowadzić coś takiego, że jeżeli coś widać naokoło, że jakaś osoba robi nieprawidłowo, no to można mu skonfiskować broń, mając nakaz sądowy. No tyle tylko, że konserwatyści obawiają się, że to może być wykorzystywane przy rozwodach, przy jakichś tam prywatnych rozgrywkach. Tak jak zawsze są jakieś rozgrywki, które doprowadzają do tego, że ktoś jest skazany niewinnie, no to teraz właśnie te czerwone prawo czerwonej flagi może doprowadzić do tych, że dużo ludzi jest, będzie im zabierana broń. No, przegłosowali teraz, że będzie broń można kupić tylko przez 21-latków. No w Ameryce ogólnie większość stanów, no to wiek do alkoholu, no to jest 21 lat. Można zostać żołnierzem w wieku 18 lat i można strzelać. Komuniści mówią, że wiek wyborczy, no to powinien być 16 lat, a
bo wtedy oni wiedzą, co robią, no ale do kupienia broni komuniści mówią, że ma być 21 lat. No, w każdym razie ci legalni posiadacze broni nie mają nic wspólnego z tymi bandytami i problem jest taki, że nie ma kary, że na kryminalistów nie ma kary, na psychicznie chorych nie ma szpitali, no i wszyscy patrzą na to dokładnie odwrotnie. W Nowym Jorku 20-30 lat temu w latach 1990 no to była makabra, no ale tam takie prawo czerwonej flagi, no to tam już było. To się wszystko to nazywało, że to było zatrzymaj, przesłuchaj, przeszukaj. No i policja miała prawo, jeżeli była jakaś grupa tam łobuzów, kryminalistów na ulicy, no to mogli podejść, zapytać się, co tam się dzieje, mogli przeszukać kieszenie, no i konfiskowali broń tym kryminalistom i Nowy Jork do 2013 roku był jeden z najbezpieczniejszych miast. No wcześniej no to filmy robili o bandytach, no ale w 2013 roku jeden z tych sędziów powiedział, że zatrzymanie, przesłuchanie i przeszukanie jest niekonstytucyjne. No i to jest to, co dzisiaj właśnie konserwatyści mówią, że to nie jest konstytucyjne, żeby można było oskarżać i zabierać posiadanie broni. No to komuniści właśnie mówili, że to nie jest konstytucyjne, żeby policja robiła swoje. No i mamy w Ameryce to, co mamy. Teraz major, ten burmistrz, czarny burmistrz Eric Adams, no to teraz walczy z tym, żeby znowu zrobić jakąś taką brygadę do zatrzymania, do przesłuchania, wysłuchania i przeszukania. No to jest teraz no to wybór jest nie pomiędzy porządkiem i wolnością, no ale musi być jakiś porządek i wolność. No, wszyscy ludzie, którzy płacą podatki, rozumieją, że to musi być porządek, no i że pewne grupy po prostu zawsze mają jakieś problemy kryminalne, no i tego nie można rozwiązać społecznie, nie można rozwiązać tego psychologami, nie można tego rozwiązać tłumaczeniem społecznym. No, prawda jest taka, że na maturach najlepsi są żółci. 20% żółtych ma największe wyniki na maturze. Później są biali, mają chyba tam 11%, później brązowi około 7%, no i czarni tylko 2% ma największe wyniki. No ale to jest kultura. Żółci najbardziej pracują, żółci mają najbardziej, są stabilni, mają żony, mężów, są rodziny. Pracują ciężko, zakładają sklepy i tak dalej, i tak dalej. Także to wszystko jest kultura życia. I dopóki się tego nie zmieni, prokuratorzy nie będą ścigali, no to Ameryka nigdy się jakoś nie odsapnie. No. Także, że teraz następni ci lewacy prokuratorzy będą odwoływani w bardzo wielu stanach i miastach. A wybory międzyprezydenckie teraz w listopadzie 2022, no to będzie jedna wielka lawina. To będzie jedna wielka lawina. Odstawka komunistów od polityki. No jest nadzieja, że Ameryka wróci do normalności na dłużej niż na 4 lata. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń dzyń o codziennych powiadomieniach.
I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, gdziekolwiek jesteście, mam nadzieję, że jak w Kalifornii, to mam nadzieję, że głosowaliście, żeby komunistę Budina wywalili na pysk. Teraz musicie się zająć innymi politykami, innymi pozycjami. No i wszyscy w Ameryce muszą się zacząć zabierać, żeby wybierali dla normalnych. Przekaz dla komunistów. Widzicie, co się dzieje, do czego doprowadziliście. No ale lud się odzywa. Lud wybierze normalnych. Zdrowia dla normalnych.